Na chwileczkę zakończenie, ja się tutaj o Palenicy zapytam, jak oceniacie waszych przeciwników w finale, czy graliście już z nimi? Z Pyrą gramy. Ej, z Pyrą, odwieczny rywal. To jest wojna, to są derby. To już nie będzie gra, druga drużyna, WKK Wrocław. No to jest wojna. Marzycie, żeby się z nim zmierzyć, nie mieliście okazji? No całe życie myśleliśmy, żeby z tym WKK zagrać w końcu. A Rybnik, drużyna Mistrz Śląska, nie mieliście też okazji? Nie widziałem na żadnych zdjęciach. Nie, na zdjęciach są. Będzie ciekawie. Gdzie chcielibyście pojechać na finały? Do Wrocławia, do Palenicy. Czyli zostać w Palenicy albo do? Wrocławka. W Kalimiszu byście chcieli zagrać? Nigdzie. Nie było łatwo. Pierwsze miejsce w makroregionie dolnośląskim w mini koszykówce zajął UKS Chrobrzany. Górnik Wałbrzych awansował do finału. Zapytam się, znacie już przeciwników, czy mieliście okazję z nimi zagrać? Macie TKM Wrocławek, nie graliście jeszcze nigdy? Czterema plecy. A ty jeszcze nie grałeś. Jagiellonka, znacie drużynę? Nie. Czyli też będzie ciekawie. I Polonia Warszawa, według mnie silniejsza grupa, wasza, tak mi się zdaje, ale trudno to ocenić. Rozpoczynamy nagradzanie za klasyfikację zdobywców największej ilości punktów podczas ćwierćfinału mistrzostw Polski do lat 14. Kto był najlepszym strzelcem na finałach? Za chwileczkę się okaże. A ja się pani tutaj zapytam, służby medyczne, całe półfinały przebiegły bez kontuzji. Drobne kontuzje, ale nie było takiej kontuzji, co chłopaka wyeliminowało na finały. Adam Kulaszak, najlepszy strzelec. Co na myśli do około 36 punktów na spotkanie. Tak, proszę bardzo. I powodzenia. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zdobył reprezentant Górnika Wałbrzych z 79 punktami na koncie. Bardzo ładnie grałeś, bo też trener mi życie trener pomógł, nie? Tak byś więcej punktów. Dziękuję. To na razie tyle, ja będę kończył. A teraz zapraszam do siebie osoby, które zajęły egzekwo. Drugie miejsce odnośnie zbiórek sądu. Najlepsi na desce. I wcale nie wysocy chłopacy. Ale waleczni. To koleś, nie? To jeszcze raz, nie? Naprawdę. Fajnie gra, podoba mi się ta gra. Ale to jest ciężko jednak zdobyć komisji. Najlepszy zbierający. Gratulacje, no i życzę dalszych. Dla ciekawostki podam, że to 98 rocznik jest. Miało na swoim drodze aż 49.